Cześć, witajcie, to jest kolejny Kwagran. Za dzisiaj gramy w Rise Son of Rome, grę, która dotychczasowo była Xboxowym ekskluzywem, konkretnie pojawiła się tylko i wyłącznie na Xboxie One, a teraz zawędrowała na pecety i właśnie na tej platformie dzisiaj gramy w wersję pecetową, tryb preview, właściwie jeszcze przedpremierowa wersja specjalnie dla prasy, która zawiera sam początek gry, któryś z późniejszych rozdziałów, a my skupimy się w tym kwagransie na tym początku, ponieważ nie chcemy zbyt wiele spoilować fabuły, no to myślę, że to będzie bardzo bezpieczna opcja dla tych, którzy mają chrapkę na Rise na pececie. To, że gra pojawiła się na nowej platformie, niesie oczywiście ze sobą pewne zmiany, przede wszystkim w kwestiach technicznych, zarówno jeśli chodzi o oprawę, jak i również o sterowanie. I może teraz kilka słów o sterowaniu, które jest naprawdę całkiem wygodne, przynajmniej jeśli chodzi o klawiaturę. Wydaje mi się, że Rise Son of Rome to jest gra z takiego gatunku, że jednak tutaj najlepiej i tak spisuje się pad. Natomiast jeżeli ktoś lubi grać przy pomocy klawiatury oraz myszy, no to tak na pierwszy rzut oka i po kilkunastu minutach z grą mogę śmiało powiedzieć, że sterowanie jest całkiem przyjemne. Jeśli chodzi o poruszanie się postacią, to mamy tutaj klasyczne WSAD, natomiast reszta klawiszy obłożona jest na przestrzeni całej klawiatury, no i oczywiście w grę wchodzi również myszka. Lewy klawisz myszki to jest atak, a prawy odepchnięcie, no i myszką również posługujemy się podczas egzekucji. Kiedy przeciwnik zaświeci się na żółto, tak jak przed chwilą, musimy wcisnąć prawy klawisz, a kiedy na niebiesko lewy klawisz myszy, no a reszta przycisków no to jest już tak obłożona, powiedzmy, dosyć klasycznie. Mamy pod shiftem jakiś przewrót, pod R mamy jakiś klawisz funkcyjny, pod Q się pojawia jakaś funkcja, a scrollowanie służy do zmiany perków, na przykład na perk zwiększający ilość doświadczenia, które otrzymujemy, albo na przykład na perk, który pozwala nam zregenerować zdrowie poprzez przeprowadzenie egzekucji. Ogólnie rzecz biorąc, można to sterowanie ocenić na całkiem fajnie zrobione, ale to jest tak naprawdę w dużej mierze kwestia gustu. No a teraz przejdźmy do tego, co widać na ekranie. Rise już na Xboxie robił perfekcyjne, po prostu perfekcyjne wrażenie. Natomiast na PC-cie, no cóż, Crytek, firma, która stworzyła silnik graficzny, jeden z najpiękniejszych chyba dostępnych w tej chwili w ogóle w grach wideo. No i widać gołym okiem, że Crytek potrafi na tym silniku gry doskonale tworzyć. Teraz mamy taką sekwencję stacjonarną, strzelamy z balisty do przeciwników, bądź też do obiektów, które pozwalają nam ich zatrzymać. Jak widzicie, w tej pierwszej części gry trwa atak barbarzyńców na rzymskie oddziały, także intensyfikacja jest wydarzeń na ekranie jest bardzo duża. O czym to ja mówiłem wcześniej? Aha, że Crytek potrafi robić gry na swoim silniku, jak najbardziej. Dlaczego tak twierdzę, moi drodzy? Ponieważ jak wcześniej już wspominałem, na przykład w Kwagransie z Dead Rising 3, które chodziło sobie no, średnio na moim komputerze wyposażonym w 8 GB RAM-u, Radeona 7850, czyli dosyć już leciwą kartę, no i procesor Intela z i5 trzeciej generacji. No cóż, Dead Rising 3 naprawdę średnio. Natomiast jeśli chodzi o Rise, no to tutaj mamy zdecydowanie lepszą wydajność tej gry. Oczywiście trzeba było pójść na pewne kompromisy w ustawieniach, o których troszeczkę później wam opowiem i pokażę, jak to wygląda w opcjach. Natomiast nie da się ukryć, że to, co widzicie teraz na ekranie, to jest gra z włączonymi niemal wszystkimi efektami graficznymi. I niestety tego już nie będzie widać na filmie na YouTubie czy też w naszym playerze, ponieważ zostanie on skompresowany. Zresztą metoda przechwytywania obrazu sama już dokonuje tej kompresji. Wy widzicie 30-29 klatek na sekundę, natomiast przy tych ustawieniach na tej konfiguracji, o której mówiłem, gra spokojnie działa w 45-60 klatek na sekundę w spokojniejszych momentach. A jak widać na ekranie, dzieje się całkiem sporo, także naprawdę fajnie, że ta gra pozwala grać spokojnie w tak wysokich ustawieniach graficznych na ponad dwuletniej konfiguracji sprzętowej. Także jeżeli ktoś jeszcze jest przed upgrade'em swojego sprzętu, który stoi na biurku, no to jak najbardziej powinien być zadowolony.
Nawet na chwilę gra nie zwalnia, choćby nawet i w tym momencie, kiedy salwa z katapult poszła w stronę naszych pozycji, cały czas mamy sztywno wysoką animację, także animację trzymającą wysoką ilość klatek na sekundę. No dobrze, moi drodzy, ta sekwencja się już skończyła, więc idziemy dalej. Sam jestem ciekaw, jak wygląda początek gry. Może jeszcze zanim przejdziemy do tej kolejnej sekcji, no to spróbuję wam pokazać, jak to wygląda w ustawieniach graficznych. I jak widzicie, troszeczkę obniżona jest rozdzielczość renderowania, natomiast gramy na full screenie, czyli full HD. Super sampling jest wyłączony i to on głównie spowalnia grę. Jeżeli go włączę chociaż na ten najniższy poziom, no to już niestety wydajność drastycznie spada. Natomiast cała reszta, nawet sobie trochę tutaj podniesiemy filtrowanie i cały czas jest ok. Naprawdę gra nie zwolniła nawet o kilka klatek. No może zwolniła, gdybyśmy to puścili przez jakiś benchmark, to na pewno byśmy może w liczbie zobaczyli różnicę. Natomiast nie da się ukryć, że komfort jest nadal wysoki. Niestety nie możemy przeprowadzić jeszcze szczegółowych benchmarków, są one zakazane w tej wersji, w tym buildzie. Możemy co najwyżej pokazać rozgrywkę. Tak więc uwierzcie mi na słowo, jeśli macie dwuletni komputer, to spokojnie sobie w Rise Son of Rome na PC-cie zagracie bez żadnych kompleksów. Zresztą obniżając nieco detale, gra wcale nie robi się jakaś strasznie brzydka, jest cały czas naprawdę w porządku i robi spore wrażenie. Zresztą nawet przy tej obniżonej wartości renderowania, no to przy obniżonej rozdzielczości renderowania ciągle jest ok, tak więc myślę, że bez żadnych jakichś problemów można sobie tutaj wyregulować to stosownie do własnego sprzętu, tego, który macie w domu. No ale o tym przekonamy się dopiero w przyszłym miesiącu, bo wtedy gra będzie miała swoją premierę, także jestem bardzo ciekaw. Jeśli chodzi o takie gameplayowe rzeczy, no to cóż, najlepiej będzie, jeśli was odeślę w tym momencie do recenzji Rise Son of Rome wersji na Xboxa, bo tak naprawdę w tej materii chyba niewiele się zmieniło. Mamy tutaj do czynienia z taką walką, w której, no cóż, czasami dochodzi do starcia z większą ilością przeciwników niż jeden, no i wtedy po prostu musimy mieć oczy dookoła głowy. Fajnie, że z reguły inni przeciwnicy nie przysypiają, kiedy ktoś nas atakuje i możemy się spodziewać ataku również z drugiej strony. Natomiast na minus takie moje pierwsze odczucie jest takie, że podczas egzekucji no, łatwo jest uniknąć ataku innego przeciwnika, ponieważ podczas egzekucji po prostu nic się nie dzieje, ale jak widać teraz na ekranie, jeżeli mamy w zasięgu miecza dwóch przeciwników, na których możemy dokonać egzekucji, to wszystko to się dzieje w jednej sekwencji. To jest bardzo fajne. Nie musieliśmy robić tego po kolei, tylko w ramach jednej takiej sekwencji egzekucji wykończyliśmy dwóch przeciwników. Jak widzicie, tutaj się zajmuję jednym, a tak naprawdę ten drugi cały czas próbuje mi przeszkadzać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w finalnej wersji. Nie wiem, jak wyglądało na Xboxie, szczerze mówiąc, bo nie grałem, tak jak wcześniej już wspominałem, natomiast jestem dobrej myśli. Generalnie rzecz biorąc, feeling gry jest bardzo przyjemny. Sam pisałem, kiedy wspominaliśmy na GameZilly o wymaganiach sprzętowych Rise Son of Rome, tych pierwszych opublikowanych w sieci, które trochę wszystkich wystraszyły, bo rekomendowane były 4 GB pamięci graficznej. Wpisałem wtedy, że z chęcią sprawdzę Rise i że naprawdę jestem ciekaw tej gry, bo szczerze mówiąc, to słyszałem o niej bardzo wiele dobrych opinii w tej wersji pierwotnej na Xbox One. I jeśli miałbym oceniać to wszystko subiektywnie, to bardzo jestem zadowolony z takiego obrotu spraw, że pojawiła się ona również na PC. Dead Rising 3 również się pojawił, ale przyznam szczerze, że nie czekałem jakoś szczególnie na produkcję Capcomu, a Rise Son of Rome, tak jak mówiłem, była mi ta gra zarekomendowana, więc z chęcią teraz sprawdzę, czym to się je i jak to wygląda. A w tej wersji preview wygląda naprawdę bardzo przyjemnie. No pokonajmy jeszcze tego przeciwnika, zobaczymy, co będzie dalej. Przypominam, że to jest sam początek gry, tak więc chyba żadnych wielkich spoilerów tutaj nie będzie, ale na wszelki wypadek uprzedzam już teraz, że ten kwadrans niebawem się skończy, tak żeby za wiele nie zdradzać i nie pokazywać. Zresztą ta wersja preview nie jest wcale jakaś strasznie obszerna, to jednak nie jest pełna wersja gry, no i musimy po prostu zaczekać do 10 października, bo wtedy właśnie Rise Son of Rome pojawi się na Steamie między innymi.
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będzie wydanie pudełkowe na PC-cie, ale jeśli nie, no to na Steamie na pewno ta gra się pojawi, bo tam już jest karta przygotowana, można już chyba nawet kupować w preorderze, także jeżeli ktoś czeka na Rise, no to Steam będzie pierwszym kierunkiem. Pojawiła się cutscena, no i na tym momencie będziemy mogli chyba już zakończyć ten kwagrans. Jeśli chodzi o mnie, to niecierpliwie czekam do 10 października. Wtedy będę miał, mam taką nadzieję, będę miał okazję zagrać w pełną wersję Rise Son of Rome. Po tym, co widziałem do tej pory, jestem naprawdę zachęcony. W kwestii wizualiów jest naprawdę ok. Wydajnościowo również, sterowanie też jest fajnie przeniesione. Niczego tutaj nie brakuje, zresztą Crytek firma o rodowodzie pecetowym, także nie mogło być w tym przypadku jakoś drastycznie inaczej. I to by było na tyle, moi drodzy. Dzięki wam za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych kwagransów, które będą się pojawiać na naszym kanale YouTube oraz na naszych łamach, na łamach GameZilly w najbliższych dniach. Śledźcie nas również choćby ze względu na Tokyo Game Show 2014, gdzie jest nasz wysłannik. To wszystko na dziś. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.